Witam Was serdecznie na moim drugim już nagraniu. Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami bardzo ważną dla mnie kwestią. Otóż kilka dni temu skończyłam pisać mój poradnik, moją książkę. Wystawiłam go na moim blogu do pobrania, oczywiście za darmo. A dzisiaj dostałam wspaniałą wiadomość, że moja książka została zrecenzowana przez osobę, która zajmuje się tym na co dzień, dla której to jest zawód. Okazało się, że moja książka została odebrana pozytywnie, jest zrecenzowana również pozytywnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Widać troszeczkę łzy w moich oczach. Jest to bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne. Pokazuje, że to wszystko, co robię, daje jakieś rezultaty, że może się to komuś podobać, że może to być pozytywnie odebrane, że to, co robię, to nie jest jakieś tam puste. Dziękuję, Mirosława Dudko, Tobie za Twój czas włożony w to, żeby przeczytać i zrecenzować moją książkę. I te wszystkie kwiaty tutaj za mną, mam nadzieję, że będzie pięknie widać. Cały ten wielki i długi płot kwiatów dzisiaj przesyłam Pani z wielkim podziękowaniem. Zapraszam również na czytanie recenzji mojej książce oraz na czytanie mojej książki. A kilka słów o moim partnerze biznesowym, Radosławie Guzikowskim. Radosławie, nie zapomniałam o Tobie. Już prawie koniec filmiku. Ale o Tobie nie zapomniałam. Tak jak Tobie obiecałam, mam dla Ciebie niespodziankę. Otóż już dzisiaj chciałabym zaprosić wszystkie osoby, które mnie oglądają, oglądają Radosława oraz które się troszeczkę interesują biznesem, na spotkanie z biznesem, które odbędzie się 2 sierpnia w Bedford. I które Radosławie Guzikowski, słuchaj uważnie, poprowadzi w całości. Właśnie Radosław. Radosławie, to Ty poprowadzisz w całości od początku do końca spotkanie z biznesem, które odbędzie się 2 sierpnia w Bedford w punkcie PBIC. Zapraszam serdecznie wszystkich. Już teraz, już dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie. Zapraszam serdecznie na mojego bloga www.katarzynabernaciak.pl oraz na mojego fanpage'a. Przesyłam gorące, bardzo gorące pozdrowienia z gorącej Hiszpanii. Widać w mojej twarzy, mieliśmy 42 stopnie, siedziałam na słońcu tylko pół godziny, a moja twarz zalała się czerwienią. Dziękuję serdecznie za oglądanie mnie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.